Kiedy poznałam Marcina na uniwersytecie, był to jedyny z tych dni, które z pozoru wydają się zwyczajne, ale w rzeczywistości zmieniają całe nasze życie. To spotkanie było pełne przypadkowości i magii, choć wtedy jeszcze tego nie wiedziałam. Byliśmy na pierwszym roku studiów, a uczelnia tętniła życiem od młodych ludzi, gotowych odkrywać świat i zdobywać wiedzę. Moje życie toczyło się w normalnym rytmie, a przyszłość wydawała się nieokreślona. Byłam tylko jedną z wielu studentek, marzących o przyszłości pełnej niespodzianek. Jednak ten losowy moment, kiedy nasze spojrzenia się spotkały w korytarzu między wykładami, sprawił, że wszystko się zmieniło. To był ten pierwszy uśmiech Marcina, który natychmiastowo przyciągnął moją uwagę. Był przystojny, z kruczoczarnymi włosami i głębokimi, zielonymi oczami. Jego uśmiech miał w sobie coś magicznego, co sprawiło, że moje serce zaczęło bić szybciej. Chociaż byliśmy sobie zupełnie obcy, to ten moment wydawał się tak naturalny i prawdziwy. Nasza rozmowa trwała tylko kilka minut, ale to wystarczyło, bym poczuła, że to coś więcej niż tylko przypadkowe spotkanie. Zaczęliśmy częściej się widywać, spędzać razem czas między zajęciami, a każda chwila spędzona w jego towarzystwie była pełna radości i śmiechu. Nasze pierwsze randki były pełne niespodzianek i spontaniczności. Marcin zaskał mnie pomysłami na wspólne wyjścia, a ja odkrywałam w nim człowieka, z którym czułam się naprawdę sobą. Spędziliśmy wiele godzin na rozmowach, dzieląc swoje marzenia, ambicje i przemyślenia na temat życia. Po pewnym czasie nasza relacja przekształciła się w miłość. Nasze uczucia były głębokie i prawdziwe. Wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak te szczęśliwe dni na uczelni na zawsze zmienią nasze życie. Byliśmy młodzi, zakochani i pełni nadziei na wspólną przyszłość. Nasza miłość kwitła, a przyszłość wydawała się obiecująca. Po kilku latach szczęśliwego randkowania, nasza miłość stała się jeszcze silniejsza i bardziej pewna. Czułam, że Marcin to mój soulmate, a każdy dzień spędzony z nim był pełen radości i harmonii. Nasze serca były złączone więzią, która tylko się pogłębiała. To był ciepły letni wieczór, kiedy Marcin zaprosił mnie na plażę. Zachodzące słońce malowało na niebie piękne odcienie czerwieni i pomarańczy. Morze szumiało delikatnie, a piasek pod stopami był jeszcze ciepły po całym dniu słońca. Byliśmy tylko my dwaj, otoczeni romantyczną atmosferą, która sprawiała, że czas zatrzymał się w miejscu. Marcin przyjął moją rękę w swoją i spojrzał mi głęboko w oczy. W jego spojrzeniu dostrzegałam miłość, która była silniejsza niż cokolwiek innego. Wtedy, w miękko oświetlonym blaskiem słońca otoczeniu, wypowiedział te magiczne słowa: Karolino, chcę spędzać resztę swojego życia z tobą. Czy poślubisz mnie? Moje serce zabiło mocniej, a na mojej twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Bez wahania odpowiedziałam: tak, tak, z całego serca tak. To była chwila, którą zapamiętam na zawsze. Nasza miłość była teraz oficjalnie zobowiązana i wiązała nas przysięga. Organizacja ślubu była jednym z najszczęśliwszych okresów w naszym życiu. Spędzaliśmy wiele czasu na planowaniu, wybieraniu kwiatów, dekoracji oraz menu na przyjęcie weselne. Chcieliśmy, aby nasz dzień był niezapomniany i pełen szczęścia. Nasz ślub odbył się na plaży, w miejscu naszego pierwszego oświadczyn. Zachodzące słońce nad morzem stanowiło tło dla naszego wyjątkowego dnia. Był to moment, kiedy obiecaliśmy sobie miłość, wierność i wsparcie na całe życie. Po uroczystości ślubnej, gdy wreszcie zostaliśmy mężem i żoną, odbyła się przyjęcie weselne. Nasza rodzina i przyjaciele byli z nami, aby świętować naszą miłość. Cała noc tańczyliśmy, śpiewaliśmy i cieszyliśmy się tym niezwykłym dniem. To był czas, kiedy nasza miłość osiągnęła swój szczyt. Byliśmy przekonani, że wspólna przyszłość będzie pełna radości, miłości i spełnionych marzeń. Nasz ślub był symbolem naszej miłości i wierności, która miała przetrwać przez całe życie. Nie zdawaliśmy sobie wtedy sprawy, że los przygotował dla nas jeszcze wiele niespodzianek. Po 5 latach szczęśliwego małżeństwa nadszedł czas, kiedy zaczęliśmy marzyć o czymś więcej, o czymś, co wprowadziłoby jeszcze większą pełnię do naszego życia. Te marzenia obracały się wokół naszej rodziny, a my obydwoje zacieraliśmy ręce na myśl o wspólnym potomstwie. To były dni, w których rozmawialiśmy o przyszłości, o naszych dzieciach, o tym, jakie będą piękne i zdolne. Wyobrażaliśmy sobie, jak będziemy razem spędzać czas, ucząc nasze dzieci wartości, które uważaliśmy za ważne. Nasze serca były pełne miłości i gotowe przyjąć nowego członka rodziny.
Pierwsze próby zajścia w ciąży były pełne nadziei i ekscytacji. Planowaliśmy każdy szczegół, od wyboru imion dla przyszłych dzieci po aranżację ich pokoju. Zakupiliśmy testy ciążowe i kalendarze owulacji, wierząc, że spełnimy nasze marzenia. Jednak z każdym miesiącem bez sukcesu, nasza nadzieja stawała się coraz bardziej nadszarpnięta. Każdy negatywny wynik testu ciążowego był ciosem, który sprawiał, że traciliśmy wiarę w siebie i w naszą zdolność do zostania rodzicami. Nasza radość i ekscytacja zaczęły ustępować miejsca frustracji i smutkowi. Każde kolejne niepowodzenie przekształcało się w gorzkie kłótnie i wzajemne oskarżenia. Wielokrotnie obwinialiśmy się nawzajem, pytając, co poszło nie tak. Często brak porozumienia sprawiał, że traciliśmy się w spirali negatywnych emocji. Nasza miłość była przetrzymywana na próbie, a my byliśmy zrozpaczeni, że nie potrafiliśmy osiągnąć tego, co wydawało się tak naturalne dla innych par. Poczucie porażki narastało, a my byliśmy świadkami, jak nasza idealna wizja rodziny zaczynała się rozpadać. To były trudne chwile, które sprawiły, że nasza miłość była wystawiona na ciężką próbę. Jednak mimo wszystko nie chcieliśmy się poddać. Wierzyliśmy, że jeszcze jest nadzieja i że wspólnymi siłami osiągniemy to, o czym marzyliśmy. Nasze marzenia o rodzinie były nadal żywe, a my byliśmy gotowi podjąć każdy trud, by je spełnić. Niestety, upływający czas i ciągłe niepowodzenia w próbach zajścia w ciążę zaczęły kruszyć naszą miłość i związek. Każdy kolejny negatywny wynik testu ciążowego był jak kolejny cios w serce. Stopniowo stawaliśmy się coraz bardziej zdystansowani wobec siebie. Początkowo próbowaliśmy się wzajemnie wspierać i zachować nadzieję, ale z biegiem czasu stało się to coraz trudniejsze. Rozmawialiśmy coraz mniej, a nasze rozmowy stawały się jedynie formalnymi wymianami słów. To, co kiedyś było pełne spontanicznych rozmów i żartów, teraz ograniczało się do rutynowych pytań i odpowiedzi. Nasze kłótnie stały się coraz bardziej powszechne. Nieumiejętność zajścia w ciążę i niepowodzenia, które nas dotykały, sprawiały, że czuliśmy się bezsilni i sfrustrowani. Wzajemne oskarżenia były jak trujący jad, który rozpraszaliśmy na siebie nawzajem. To był czas, w którym często traciliśmy cierpliwość i wybuchaliśmy gniewem. Wielokrotnie usiłowaliśmy znaleźć przyczyny naszych problemów, ale bezskutecznie. Niewiedza i poczucie porażki sprawiały, że czuliśmy się coraz bardziej zagubieni. Z każdym kolejnym dniem stawaliśmy się sobie obcy. Nasze marzenia o wspólnej rodzinie, które kiedyś tak nas łączyły, zdawały się oddalać na coraz większą odległość. W miarę jak nasza komunikacja stawała się coraz bardziej ograniczona, odczuwaliśmy coraz większe emocjonalne oddalenie. Niestety, niepowodzenia w próbach zajścia w ciążę doprowadziły do tego, że przestaliśmy się starać o dziecko. To była bolesna decyzja, ale czuliśmy, że nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne wymagało odpoczynku od tego ciągłego stresu i napięcia. Przestaliśmy monitorować dni płodne. Pewnego dnia, wracając do domu po ciężkim dniu pracy, nie mogłam się doczekać chwili odpoczynku i spotkania z Marcinem. Moje myśli były zajęte tym, jak spędzimy wspólny wieczór i jakie towarzyszyć będą nasze plany na przyszłość. W głębi duszy nadal tęskniłam za własnym dzieckiem, ale od dłuższego czasu przestaliśmy starać się o potomstwo. Nasze życie stało się bardziej spokojne i stabilne, a my próbowaliśmy skupić się na sobie nawzajem. Kiedy jednak przekroczyłam próg naszego domu i usłyszałam euforyczne okrzyki Marcina, mój świat zatrzymał się w miejscu. Marcin wyglądał na ogromnie szczęśliwego, jego oczy błyszczały radością, a uśmiech niemal rozciągał mu całą twarz. Krzyczał, że zostanie ojcem, że nasze życie się zmieni, że zostaniemy rodzicami. Stałam jak sparaliżowana. Nie mogłam uwierzyć w to, co właśnie usłyszałam. To było niemożliwe. Wiedziałam, że nie jestem w ciąży, ponieważ przestałam regularnie monitorować swoje cykle menstruacyjne. Po tylu latach starań i niepowodzeń wydawało się, że to już przeszłość. Marcin, przecież nie jestem w ciąży, wydusiłam z siebie, trzęsąc się ze zdumienia i niepokoju. Marcin jednak nie słuchał mnie. W jego oczach widziałam przekonanie, że właśnie spełniło się nasze największe marzenie. Zerwał ze mną jakieś ubrania i przycisnął ucho do mojego brzucha, jakby słuchał czegoś, czego tam nie było. Jego entuzjazm był przerażający. Nagle usiadłam na kanapie i przypomniałam sobie wszystkie nasze próby i niepowodzenia, wszystkie łzy i kłótnie związane z brakiem dzidziusia. Jak to możliwe, że teraz Marcin ogłasza, iż zostanie ojcem, kiedy przecież wiedział, że ze mną to nie zadziałało? Przez głowę przemknęły mi myśli o innej kobiecie, o jego zdradzie.
Czyżby miał romans? Czy wyrzucił mnie z życia, by zacząć nowe z nią? Moje serce zaczęło bić coraz szybciej, a lęk ogarnął mnie jak cień. Marcin podszedł do mnie, trzymając mnie za ramiona i patrząc w oczy z rozpaczliwą nadzieją. To był moment, w którym musiałam zdecydować, czy zapytam o prawdę, czy po prostu udam radosne zaskoczenie i udzielę mu fałszywego gratulacyjnego uśmiechu. Moje serce biło gwałtownie, a emocje wypełniły całe moje ciało. To był moment, który odmienił nasze życie na zawsze. Kiedy wreszcie wyznał mi prawdę, że ma romans z inną kobietą, która jest w ciąży, moje serce przestało bić na moment. To był moment, w którym moje życie rozpadło się na drobne kawałki. Usłyszałam te słowa, ale trudno mi było uwierzyć w to, co Marcin właśnie powiedział. Moje emocje w tej chwili były skomplikowane i przytłaczające. Była tam złość, żal, rozczarowanie i ogromna bolesność. Mój mąż, człowiek, którego kochałam i na którego liczyłam w każdym aspekcie naszego życia, zdradził mnie i zdradził naszą miłość. Jak mogłeś? Szepnęłam, próbując powstrzymać łzy, które już zaczęły cięć po moich policzkach. Jak mogłeś zrobić coś takiego? Marcin stał tam, patrząc na mnie ze smutkiem w oczach, ale nie miał na to odpowiedzi. Wyznanie prawdy było dla niego trudne, ale jednocześnie niezbędne. Musiałam wiedzieć, że to nie ja byłem problemem, że to on popełnił błąd. Ale to nie zmieniało faktu, że cała nasza przeszłość, nasze marzenia o rodzinie, nasz ślub, wszystko, co budowaliśmy przez te lata, rozsypało się jak domek z kart. Kiedy usłyszałam, że ta inna kobieta jest w ciąży, czułam się, jakbym traciła grunt pod nogami. To było jak cios w serce. To oznaczało, że Marcin nie tylko zdradził mnie, ale także planował budować przyszłość z tą kobietą, z ich wspólnym dzieckiem. Chcę spędzić resztę życia z nią, powiedział, a te słowa były jak ostateczny nóż wbijany mi w serce. Moje życie, które kiedyś było pełne marzeń, planów i miłości, nagle rozpadło się na gruzach. To był koniec naszego małżeństwa, a ja nie wiedziałam, jak mam sobie z tym poradzić. Moje serce było rozdarte na kawałki, a emocje, które przeżywałam, były wręcz nie do opisania. Nasza rozmowa trwała długo, ale nie przyniosła rozwiązania. Marcin zdecydował, że opuszcza nasz dom i idzie do swojej kochanki. Musiałam go wypuścić, musiałam dać mu wolność, ale to było jednocześnie najtrudniejsze rozstanie, jakie kiedykolwiek przeżyłam. W chwilach samotności i ciszy w moim opustoszałym domu czułam się porzucona i zraniona. To był moment, który oznaczał koniec jednego rozdziału mojego życia i początek zupełnie nowego, nieznanego i przerażającego. Po tym, jak Marcin opuścił nasz dom i ogłosił, że spędzi resztę życia z tą inną kobietą, zostałam sama ze swoimi myślami i bólem. To były dni, które miały przysporzyć mi wielu wyzwań i prób. Musiałam stawić czoła samotności, bólowi i smutkowi, które ogarnęły mnie po naszym rozstaniu. Początkowo każdy dzień był dla mnie walką. Nie potrafiłam uwierzyć, że to się naprawdę stało. To było jak koszmar, z którym budziłam się każdego ranka. Moje życie, które kiedyś było pełne radości i miłości, nagle stało się pustką, którą musiałam wypełnić czymś innym. Przez te miesiące próbowałam zrozumieć, co się stało i jak doszło do rozpadu naszego małżeństwa. Przypominałam sobie nasze szczęśliwe dni, chwile, kiedy byliśmy razem, kiedy śmialiśmy się i planowaliśmy naszą przyszłość. Pytałam siebie, dlaczego to się skończyło, dlaczego nasza miłość przegrała z zdradą i kłamstwem. Nocami nie mogłam zasnąć. Moje myśli krążyły wokół naszej przeszłości, rozważałam każdy moment, który spędziliśmy razem, każdy uśmiech, każdy gest miłości. Czułam, że coś zostało we mnie złamane, że nie jestem już tą samą osobą, co kiedyś. Wszystko, co było pewne, teraz stało się niepewne. Zaczęłam terapię i wsparcie emocjonalne, próbując zrozumieć siebie i to, co przeżywałam. To były trudne chwile, ale w miarę upływu czasu zaczęłam akceptować, że nasze małżeństwo było martwe, że Marcin wybrał inną drogę. Była to prawda, której nie chciałam, ale musiałam się z nią pogodzić. Praca stała się dla mnie ucieczką od samotności i bólu. W pracy mogłam się skupić na czymś innym, na wyzwaniach i celach, które dawały mi poczucie sensu. Była to terapia, która pomagała mi powoli wracać do normalności. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, ale też nową nadzieję. Zrozumiałam, że muszę teraz zacząć budować swoje życie od nowa, że muszę znaleźć siebie poza małżeństwem, które kiedyś było moją tożsamością. To były trudne dni samotności,
ale też dni, które nauczyły mnie siły i wytrwałości. Po roku od rozstania z Marcinem, moje życie wydawało się wreszcie stabilizować. To był czas, w którym odkrywałam siebie na nowo i próbowałam zrozumieć, kim jestem poza naszym małżeństwem. Samotność wciąż czasami dokuczała, ale stopniowo zaczęłam akceptować fakt, że nasza przeszłość nie mogła być moją przyszłością. Byłam zdeterminowana, by nie pozwolić, aby smutek i ból związanego z rozstaniem zniszczyły mnie na zawsze. Wiedziałam, że muszę wrócić do normalności i znaleźć radość życia. To był proces, który wymagał czasu i samodyscypliny. Pewnego dnia, podczas jednego z moich spacerów po parku, spotkałam go, nowego mężczyznę, który miał potencjał stać się ważną częścią mojego życia. Jego imię brzmiało Piotr i od samego początku wzbudził moje zainteresowanie. Był przemiłym i zrozumiałym człowiekiem, a nasze rozmowy były pełne głębokich dyskusji i śmiechu. Piotr wiedział o mojej przeszłości, o rozstaniu z Marcinem i o tym, jak trudny okres przeszłam. Był dla mnie wsparciem, słuchał moich opowieści i próbował zrozumieć moje uczucia. To był dla mnie ogromny komfort, znaleźć kogoś, kto nie oceniał mnie za to, co się wydarzyło, ale pomagał mi iść naprzód. Nasza przyjaźń szybko przerodziła się w coś więcej. Oboje czuliśmy, że jesteśmy gotowi na nowy związek, że chcemy budować wspólną przyszłość. To było przełomowe dla mnie, bo pokazało, że mogę znów kochać i być kochaną. Piotr dał mi nadzieję na to, że życie ma dla mnie jeszcze wiele do zaoferowania. Nasz związek był inny niż ten, który miałam z Marcinem. Był bardziej delikatny, bardziej troskliwy i bardziej zrozumiały. Piotr wiedział, jak ważne jest dla mnie znalezienie równowagi i budowanie stabilnego fundamentu dla naszego związku. Zaczęliśmy razem planować przyszłość. Rozmawialiśmy o naszych marzeniach, o tym, jak widzimy nasze życie za kilka lat. To były rozmowy, które dawały mi nadzieję i poczucie, że znów mam kontrolę nad swoim życiem. Piotr stał się moim oparciem i wsparciem. Wraz z nim odnalazłam sens w życiu po rozpadzie małżeństwa. To był nowy początek, który przynosił ze sobą nadzieję i radość. Dla nas obojga było to potwierdzenie, że czasem, nawet po najtrudniejszych doświadczeniach, życie potrafi zaskoczyć nas czymś pięknym i nieoczekiwanym. Niespodziewanie pewnego dnia dowiedziałam się, że jestem w ciąży. To było dla mnie ogromne zaskoczenie i jednocześnie ogromna radość. Kiedy zobaczyłam wynik testu ciążowego, moje serce zabiło szybciej, a oczy zapełniły się łzami, jednak tym razem były to łzy radości. Byłam zszokowana, że to się stało, zwłaszcza po wielu latach prób i niepowodzeń związanych z zajściem w ciążę. To dziecko było dla mnie znakiem, że życie daje mi szansę na nowy początek. To było potwierdzenie, że po trudnych chwilach i rozstaniu z Marcinem, życie może przynieść coś pięknego i nieoczekiwanego. Wraz z Piotrem, moim nowym partnerem, dzieliliśmy tę radosną wiadomość z rodziną i przyjaciółmi. Była to chwila pełna uśmiechów, gratulacji i wspólnych marzeń o przyszłości. Wiedzieliśmy, że to dziecko będzie symbolem naszej miłości i nowego początku. W miarę jak moja ciąża rozwijała się, ja i Piotr coraz bardziej utwierdzaliśmy się w przekonaniu, że chcemy spędzać resztę życia razem. Nasza miłość była silna, a narodziny naszego dziecka były dla nas wielkim błogosławieństwem. Postanowiliśmy, że chcemy być razem jako rodzina, nie tylko dla dobra naszego dziecka, ale także dla nas samych. Nasz związek był pełen miłości i szacunku, a my byliśmy gotowi zobowiązać się nawzajem na całe życie. To była decyzja, która wynikała z naszego głębokiego przekonania, że jesteśmy sobie przeznaczeni. Zorganizowaliśmy niewielką, ale piękną ceremonię ślubną, w której wzięli udział bliscy przyjaciele i rodzina. Był to moment pełen emocji i wzruszeń. Zostałam ubrana w delikatną suknię ciążową, a Piotr w eleganckim garniturze. Nasza mała rodzina była świadkiem naszego zobowiązania. Nasz syn przyszedł na świat kilka miesięcy po ślubie, a te pierwsze chwile spędzone razem jako rodzina były niezapomniane. To był czas, w którym po raz kolejny przekonaliśmy się, jak niesamowite jest macierzyństwo i ojcostwo. Byliśmy teraz odpowiedzialni nie tylko za siebie nawzajem, ale także za naszego małego synka. Nasz nowy związek był inny niż to, co przeżyłam z Marcinem. Był bardziej dojrzały, bardziej świadomy i bardziej skoncentrowany na wspólnym budowaniu przyszłości. Miłość, która nas połączyła, była mocniejsza niż kiedykolwiek, a nasza rodzina była pełna szczęścia i harmonii. To było nowe życie, nowy początek, który przyniósł ze sobą ogromną nadzieję i radość. Dla nas obojga było to potwierdzenie, że czasem,
Nawet po najtrudniejszych doświadczeniach, życie potrafi dać drugą szansę i obdarzyć nas miłością i rodziną. Kilka lat później, kiedy już wydawało się, że moje życie jest stabilne i szczęśliwe, spotkałam Marcina zupełnie przypadkowo w jednym z miejskich parków. To było spotkanie, które wywróciło moje świat na drugą stronę i wzbudziło całą gamę emocji, których nie spodziewałam się doświadczyć. Kiedy zobaczyłam go na ławce, wydawał się być bardziej smutny i mniej pewny siebie niż kiedyś. Moje serce zaczęło bić szybciej, a myśli zawirowały w głowie. Był to moment, w którym przeszłość nagle wróciła do mnie, a ja musiałam stawić czoła temu, co się wydarzyło. Podeszłam do niego z wewnętrznym konfliktem. Chciałam wiedzieć, co się z nim działo przez te lata, dlaczego tak nas zostawił i czy naprawdę był gotowy do zmiany. Marcin, widząc mnie, wydawał się być zaskoczony i przerażony. W trakcie naszej rozmowy Marcin wyznał mi, że zerwał z tą inną kobietą. Dowiedział się, że to nie jego dziecko, a ona go oszukała i wrobiła w ciążę. To było dla niego potwierdzenie, że ona nie była tą osobą, na którą go wcześniej zwiodła. Było to także ogromne odkupienie za jego zdradę wobec mnie. Marcin prosił o przebaczenie i mówił, że popełnił ogromny błąd, opuszczając mnie. Ale w moim sercu już dawno zrodziła się decyzja, że muszę iść naprzód ze swoim życiem. W miarę jak minęło kilka lat, zdążyłam znaleźć nowy sens, nową miłość i nową rodzinę. To nie było łatwe spotkanie, ale pomogło mi zrozumieć, że przeszłość jest przeszłością, a ja nie muszę już trwać w bólu i rozczarowaniu. Było to także potwierdzenie, że moje życie obecne jest pełne miłości i szczęścia, a Marcin nie ma już miejsca w mojej przyszłości. Odeszłam od niego z przekonaniem, że moja decyzja była słuszna i że teraz mam szansę na prawdziwe szczęście. Moja historia kończy się z happy endem, choć na początku wydawało się to niemożliwe. To opowieść o tym, jak odnalazłam swoje szczęście w nowym małżeństwie i rodzicielstwie, ale także o tym, jak można podnieść się po bolesnym rozstaniu i znaleźć nowy cel w życiu. Po spotkaniu z Marcinem i jego próbie odzyskania mnie, zrozumiałam, że już minęły lata, które pozwoliły mi zrozumieć, że jestem inną osobą. Byłam już inną kobietą niż ta, którą opuścił. Moje doświadczenia, zarówno te trudne, jak i te piękne, ukształtowały mnie na nowo. Wraz z Piotrem, moim partnerem, zbudowaliśmy solidne fundamenty naszego związku. Byliśmy nie tylko partnerami życiowymi, ale także przyjaciółmi, którzy wspierali się nawzajem w każdej sytuacji. Nasza miłość rosła z dnia na dzień, a nasz syn przynosił nam radość i uśmiech na twarzy. Rodzicielstwo było dla nas nowym wyzwaniem, ale także ogromną radością. Każdy dzień spędzony z naszym synkiem był pełen niespodzianek i uśmiechów. Byliśmy rodzicami, którzy kochali swoje dziecko ponad wszystko i to dawało nam ogromne spełnienie. Nasze życie było pełne radości i miłości, a przeszłość stawała się coraz bardziej odległa. Byliśmy szczęśliwi w swoim małżeństwie, a każdy dzień przynosił nam nowe powody do uśmiechu. To było szczęśliwe zakończenie historii, która zaczęła się od bolesnego rozstania. Historia mojego życia pokazuje, że nawet po najtrudniejszych chwilach można znaleźć nowe początki i odkryć prawdziwe szczęście. Nie zawsze łatwo jest podnieść się po bolesnym rozstaniu, ale to możliwe. To historia o sile, wytrwałości i miłości, która pokazuje, że życie potrafi nas zaskoczyć pięknymi momentami, nawet po najcięższych próbach. W moim nowym życiu z Piotrem i naszym synem znalazłam sens i spełnienie. To było szczęśliwe zakończenie historii, która zaczęła się od bólu i rozczarowania. To także historia o tym, jak nowe początki i drugie szanse mogą przynieść nam prawdziwe szczęście i spełnienie.